Miniony rok prezydenta miasta obfitował w fakty i wydarzenia istotnie rzutujące na społeczne życie mieszkańców SUWA. Czesław Rękiewicz podsumował ubiegłoroczne dokonania samorządu. Zapytaliśmy go o najważniejsze w jego ocenie sukcesy. Po pierwsze, wodnice naszego miasta. To nie ulega wątpliwości, to jest sukces ubiegłego roku, zakończenie budowy, bo ona trwała przecież, nie? ale w końcu mieszkańcy doczekali się tej drogi, która, która wyprowadza ten ciężki ruch pojazdów poza teren zabudowany i to na... Na pewno jest, jest no, to wymaga podkreślenia. Na obwodnicę czekaliśmy około 30 lat. Dziś, choć na suwalskich ulicach jest mnóstwo samochodów, to czujemy się znacznie bezpieczniej, a kawalkady ciężarowych samochodów już nie budzą nas w nocy. Kolejny sukces, zdaniem prezydenta, to... Sukces Suwałk, którego nam wszyscy zazdroszczą, to jest Suwałki Arena. To jest ten nowy obiekt bardzo funkcjonalny, jak się okazuje, bardzo potrzebny. Tam się dużo już dzieje na tym obiekcie. I to też lekko czuję się ojcem tego sukcesu, bo w pewnym momencie trzeba było zaryzykować i podjąć decyzję. Dzisiaj mogę powiedzieć że za 40 milionów złotych, niespełna 40 milionów ta hala kosztowała, Nigdy byśmy tego obiektu nie zrobili. Dzisiaj wart jest 60, może 70 milionów. Kolejne osiągnięcie jest z zupełnie innej kategorii. To jest awans Ślepska Suwałki do Plus Ligi, teraz Ślepsk Malow Suwałki, najwyższa klasa rozgrywek. To nie ulega wątpliwości, to jest taka nobilitacja dla tych wszystkich zawodników, dla działaczy skupionych właśnie przy tym klubie, dla sponsorów również i to jest... Takich drużyn w Polsce mamy tylko 14, a wśród nich właśnie suwałki. Życie jednak nie jest usłane tylko różami. A jeśli nawet tak, to mają one kolce. Obok wielkich i małych sukcesów pojawiają się również porażki czy niepowodzenia. Na pewno zmartwiła mnie informacja o na razie odłożeniu, nie wiadomo na jaki czas, budowy piątej fabryki mebli w Suwalskiej Strefie Ekonomicznej przez fabryki Forte. Tam jest wydane pozwolenie na budowę. Jest wszystko przygotowano, są grunty można budować. No inwestor z racji tego rynku rozchwianego, niepewnego no postanowił odłożyć na dłużej chyba realizację tej olbrzymiej fabryki, olbrzymiej inwestycji, a ona by przyniosła i bardzo dobrze płatne miejsca pracy i podatki do kasy miejskiej i to myślę, że. Jest, jest taki no, niespodzianka, taka przykra niespodzianka. Niepokój prezydenta Rankiewicza wzbudziła również specjalna strefa ekonomiczna, która w ostatnich latach wręcz kwitła, a po zmianie przepisów zdecydowanie przygasła. 2019 rok był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym, w którym obowiązywały nowe wskaźniki i zasady wspierania inwestujących przedsiębiorstw troszeczkę w ubiegłym roku widziałem niedosyt, co chodzi o inwestycje w tej strefie przemysłowej, strefie ekonomicznej. Tam naprawdę już się nic nowego nie buduje. Oprócz tych obiektów, które wcześniej, na które wcześniej wydaliśmy pozwolenie na budowę, nie ma nowych inwestycji. Nie wiem, czy to już dociera do nas lekkie spowolnienie i inwestorzy zastanawiają się budować nowy obiekt, czy nie budować. Wiem, że nawet i rodzimi przedsiębiorcy pokupowali tam działki, ale nie rozpoczynają budowy tych swoich obiektów. Tyle jeśli chodzi o podsumowania, a jakie są plany na trwający rok. Tych planów to nie brakuje. Gorzej z realizacją, a jeszcze gorzej z finansowaniem tych planów, bo oczywiście są różne te plany. Ale przede wszystkim, pierwsze takie taki działanie, które muszę do, dokończyć, to jest certyfikacja lotniska i żeby to lotnisko w naszym mieście zafunkcjonowało. Nie jako lotnisko takie, że będą tutaj Boeingi lądować i startować, ale te lotnisko Zrobiliśmy dzięki właśnie też przychylności i Forte i Marszałka, bo przekazane nam pieniądze, musimy ten temat dokończyć, a do dokończenia tego tematu jeszcze trochę rzeczy tam należy wykonać. Ale nie tylko lotnisko jest teraz w centrum uwagi. Drugie wyzwanie to jest dokończenie tych budowy tych, tych dróg w ramach tutaj Trasy Wschodniej. Nam się znów przedłużyła budowa tego łącznika od ulicy Utraty do Sejnowskiej. Przedłużyłem termin do 15 maja tego roku, ale chciałbym, żeby już przed wakacjami to wszystko było zrobione, zamknięte. I tutaj tych dróg mamy więcej jeszcze w tym roku. Dostaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych dodatkowe pieniądze, za które dziękujemy i tutaj tych robót drogowych będzie, będzie sporo. Tak więc 2020 rok, a przynajmniej jego pierwsza połowa upłynie prezydentowi pod znakiem rozwiązań komunistycznych komunikacyjnych. Niewątpliwie ważnym wydarzeniem tego roku będą również obchody 300-lecia miasta.